Witajcie, z tej strony odkrywca Adrika, to jest właśnie kolejny materiał ze serii Winter Store. Tak jak pamiętacie, w poprzednim odcinku udało nam się większość itemków odzyskać, to co my straciliśmy, czyli latarnie zmuszające i oczywiście narzędzia z miedzi, ale też jeszcze tam nam się konserwuje tutaj skóra, która wkrótce się wytworzy i będziemy mieli już te plecaki łowcy. Na razie mamy oczywiście te tradycyjne ręczne koszyczki, ale wkrótce to się zakonserwuje i wtedy będziemy mieli te plecaki łowcy. A tak teraz później sprawdzałem przy okazji, jak to wytopić, ten łańcuch z brązu, to chyba prawdopodobnie potrzebujemy dłutka, który przysłuży się jakby do wyskrobania tego. Więc to będziemy musieli to pozyskać. Ale tak, będę musiał się skupić się troszkę na jedzeniu, bo tak już w ogóle nie mam żadnego posiłku, a troszkę moja postać się robi się głodna. Więc zrobimy sobie taką jakąś owsiankę. Tutaj jeszcze ognisko działa, bo coś testowałem poza materiałem. Dlatego jest też godzina pierwsza rano. Więc tak to się prezentuje. Myślę o to, że zużyjemy troszkę tej marchewki i troszkę tego ziarna z orkiszu. O, i proszę bardzo, niech tak to się prezentuje. I widzowie też mówili o tym, że już zbierać te plony, jakie tam też mam, żeby już to nie czekać, żeby to się nie marnowało. Chociaż i tak dalej nie rozumiem, dlaczego jest tam za wysoka temperatura, chociaż temperatura jest dobra. Ale to już nawet pomijając. Więc to od kolejnego dnia zrobimy masowe zbiory. I chyba możemy nawet wykorzystać do tego kosę. Bo to będzie takie bardziej... A może nie kosę? Dobra, no to najwyżej rączką będziemy to wszystko zbierać. Ten łańcuch mogę tutaj odnieść, ale tak, widzę, że potrzebujemy znowu więcej właśnie węgla drzewnego, bo nam właśnie teraz brakuje. Tylko tak, zróbmy troszkę tutaj porządek może. Czyli pochowajmy to, co mamy pochować. Na przykład to tutaj całe ziarno, a tutaj ta cała marchewka i jeszcze rzepa. O, proszę bardzo. Teraz nie będę szedł spać, bo to będzie bez sensu, więc po prostu jakoś troszeczkę spożytkujemy tą noc. Może jeszcze jeden torfik bym dodał. Coś mogę tutaj jeszcze odnieść? Nie bym mogła kosę odnieść. Nie muszę ją tutaj nosić. A, kosę z miedzi tutaj dałem, chociaż nie potrzebuję, bo bardziej ona pasuje do tej zakładki. Więc ją tutaj dam. O, zaraz będziemy mieli posiłek przy okazji. Taki wegetariański. Dobrze, fajnie. Czyli co, na razie myślę, że troszkę skupimy się na właśnie tutaj kosistej gleby. Tylko jeszcze bym się zastanawiał nad tematyką dłutka. Bo nie wiem, czy trzeba uformować formę. Użyłem do tego niebieskiej gliny. Czy jest tutaj forma na dłutko, czy trzeba to wykuć ręcznie? Czyli na kowadrę. Popatrz, ten już... Aha, trzeba to ręcznie. I też już widzę na start, że też nie można tak po prostu wytworzyć to, co planowałem. Właśnie... na nóż. Więc to mogę położyć. Czyli w takim razie... to nie wiem, co na razie tutaj włożę. Do tego miejsca. Czyli w takim razie będę musiał przygotować tygiel. Ale i tak nie mam węgla drzewnego, więc nie przygotuję. Więc od kolejnego dnia będę musiał przygotować na przepalanie. Tylko pytanie, czy mam wystarczającej ilości drewna, bo jeśli nie, to będę musiał troszkę narąbać. O, i widzę, że jedną rzecz niepotrzebnie ze sobą noszę, ale to dokończmy te dwie gleby. Tak najbezpieczniej, aby wyjść z, czy tak za dnia, to już tak lepiej wychodzi się o 4 rano. Wtedy już jest tak w miarę spokojnie. To jest jakby taki najlepszy sposób na to.
Na razie nic ciekawego nie wypada. Większość to właśnie same kości. A, i też w poprzednim odcinku zrobiliśmy pierwszy element pancerza. Więc jakiś tam postęp jest w tym kierunku. No dobra, troszkę my tutaj przepalimy na spokojnie. Znaczy nie przepalimy, a troszkę właśnie przemielimy. Mniej więcej. Później jak nastanie dzień, to my ogarniemy troszkę tego węgla drzewnego. I też inne tam kategorie. Jak na przykład nasze pole uprawne. Więc prawdopodobnie przez to, że ten odcinek będzie trwał na czasie w tej nocy, tak jak tradycyjnie za dnia, no to troszkę materiał będzie dłuższy. Ale to raczej wam to nie przeszkadza. W tej sprawie. Ok, już jest prawie 4 rano. Więc zaraz pewnie będę mógł wyjść na zewnątrz. Jaka jest aktywność szczelin? Jest dość spokojnie. Więc fajnie. A co my tutaj mamy? Mamy go z włóczni. A nawet włóczni to ja i tak też nie mam. O, bardzo fajny itemek. Czyli wytwarzamy tak. I tak. I proszę bardzo, mamy. Okej, to zaraz już tam wyjdziemy, tylko jeszcze schowamy właśnie to. To mogę odnieść. Gleba. Tutaj nie ma miejsca, więc tutaj dam. Za dużo tych kości czasami. A jeszcze trochę tych włókien do schowania. I dobra. A więc witaj w kolejnym dniu. I robimy masowe zbiory. Na szczęście ręce by wyrósł. O, orkisz już. Nawet cebulka też się ogarnęła. A w sumie chyba na wszystko dzisiaj zbiorę. Kapusta jeszcze rośnie, więc ją nie będę zbierał. A tutaj już jest za wysoka temperatura, no ale dobra, zbiorę. Chyba więc co dzisiaj my zrobimy? Zrobimy właśnie kolejny pojemnik na przechowanie żywności, bo troszkę mam za dużo. Więc fajnie byłoby to jeszcze tak ogarnąć. Tutaj jeszcze nie muszę zbierać, ale tutaj już bardziej tak. Tutaj kapusta jeszcze rośnie. A tutaj więcej rodziszu. A, prawie cały ekwipunek. Już jest zapełniony. Tymi dobrami. Dobrze. A, jeszcze tutaj rzepę. Okej. Wszystko zabrałem. Więc teraz mogę pójść tutaj. Zbiorę wszystkie nasionka, jakie mam tutaj. I byśmy coś posadzili przy okazji. Tylko nie wiem, czy kapustę jeszcze sadzić. Chyba bym kapustę jeszcze zostawił. A na przykład coś innego posadzimy, tylko odniesiemy te nadwyżki właśnie tej żywności.
Czyli na przykład tutaj. Dobrze. No to teraz idziemy to wszystko posadzić. I ty bierzesz podka, no to podka to będzie idealnie tutaj. Tutaj już niezbyt, ale tutaj na przykład bym dał. Ty bierzesz pod E. Tutaj widziałem, że to jest idealne miejsce na to. Czyli troszkę cebulki tutaj. Niektóre się nadają, niektóre nie. I może bym posadził troszkę więcej rzepy. To muszę zostawić to też, ale tutaj jak najbardziej. To zostawiamy, a to mogę wykorzystać. Powyżej 60 to będę tutaj sadził. A jak jest poniżej 60 to nie będę tutaj nic sadził. Więc chyba tak przy tej zasadzie będziemy zostawać, jeśli mowa o uprawy. I chyba to wszystko, bo reszta gleb już nie jest jakby optymalnych pod to. No jeszcze niby tutaj mogę. A, bo tu. Dobra, to mogę schować. Tam nadwyżkę tych nasion. Czyli damy tutaj. To idzie tu jeszcze. A teraz tak, będziemy musieli lepić. Więc tak, idzie tutaj niebieska glina. I lepimy właśnie. Słabe naczynie do przechowania. I myślę, że tak chyba dzisiaj takie dwa naczynka byśmy wylepili. Więc troszkę gliny pójdzie i to co teraz mam przy sobie to raczej mi nie starczy na drugie naczynko. A na szczęście to szybko idzie jak później mamy te kopiów klej. A materiały bardzo idzie na to, dużo. Zresztą sami widzicie. Oj, już troszkę przesadziłem. Teraz idzie to tutaj. Nadwyżkę zaraz usuniemy. I jeszcze kończymy tak. Dobrze, pierwsze naczynko zostało ulepione. Jeszcze wykorzystamy na drugie naczynko. Czyli damy tutaj po boku. Bo to wszystko pójdzie do naszej spiżalni, oczywiście. Coś mi się postawiło przez przypadek. I też będzie trzeba zrobić troszkę polowań, abyśmy zrobili te posiłki z tym białkiem. Troszkę nam brakuje białka.
A fajnie byłoby troszeczkę urozmaicić naszą dietę. Bo na razie cały czas prowadzimy taką wegańską. A może nawet ten stack mi wystarczy na spokojnie. Tak właśnie coś widzę. I teraz muzyczka się odpaliła. Chyba teraz tylko to. Będziemy musieli oczywiście przygotować sobie trochę drewna połowego, troszkę właśnie patyków, trawy, byśmy mogli rozpocząć proces przepalania. I ostatnie naczynko zostało zrobione. Czyli to chowamy. Tutaj mamy tę drewno połowę. Patyki, sucha trawa, będzie potrzebna pochodnia, którą gdzieś musiałem postawić tutaj. No bo chodzimy, teraz idziemy tutaj. Więc tak, najpierw trawa. Później patyki. I na końcu drewno połowę. I to wszystko, czyli teraz tylko to. Dobrze, czyli to się przepala, czyli zrobiliśmy kolejny progres. Teraz kolejny progres to będzie, jeśli mowa o węgiel drzewny. Może nie będę zużywa tej siekiery, tylko tej. A możemy się przysłużyć chociażby do właśnie rąbania drewna. Ale jeszcze mam za mało tego drewna połowego, więc muszę coś wytnąć, jakieś drzewko. Może na przykład tą sosnę. Bo ta sosna raczej nie posiada w sobie żywicy, więc można ją wyciąć na spokojnie. Mamy, no to mogę to przerobić. I co, teraz składamy wszystko tutaj. Teraz tak, to potrzebujemy. I jeszcze to. I dobra, mamy wykop na węgiel drzewny. Czyli to się robi. Czyli to mogę schować. Sucha trawa pójdzie tu, ty pójdziesz tu. Topory też mogę w sumie schować. Ile zrobiło się już tutaj? Aha, jeszcze troszkę do poczekania zostało.
W sumie garnek bym wziął ze sobą, to byśmy gdzieś troszkę dalej poszli. Może nawet... A może byśmy poszli na te obszary? No, byśmy tam poszli sobie. Czyli dobra, dobrze się patrzę, to idziemy. No, przy okazji jeszcze żurawiny będziemy zbierać po drodze. Zawsze będziemy sobie odnawiać żywność. Raczej głód po drodze. Więc to też jest bardzo fajny pomysł, aby tak to robić. Też jak widzowie mówili, to żeby jakiekolwiek uprawy tak samo to zbierać, bo to są nasiona przecież. Więc w sumie tak też będę robił, tak mi doradzaliście. Ale na chwilę obecną żadnych nie widzę, więc nie mam co zbierać. A jak jakieś będą, to będziemy zbierać oczywiście. O, jak na przykład tutaj rosnący orkisz. Tak, jak widzicie, jest tylko jakiś tam procent szans na to, że wypadnie nasiona orkiszu, ale tak to będziemy mieli nasiona. Więc powiększymy nasze uprawy. A w tym przypadku tutaj mamy dość dobry len, więc mogę to zebrać i to też. Ale len jest bardzo ważny, jeśli mowa o te włókna. Więc to by się bardzo przydało. Tam jest jakiś piasek. A to jest granit. No, a tutaj jest dość ciekawie. Nic nie widzę tam ciekawszego, aby tam bardziej zejść, więc ja aż tak nie będę ryzykował bez zbroi. Tylko! Próbuj na mnie spaść. No. Ma, pusto. Ciekawe, opady deszczu na tym obszarze i cały czas padają. I o dziwo nie pada. To znaczy nie żeby, że mi coś by to przeszkadzało, no ale... Troszkę takie... Dziwne! Jezus ma jak się kupiło... Odbiłem! Jeszcze lawina. Ale bym spadł na dół. Tak, czasami ta gryba jest zabójcza. O nie, 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 nie. Słyszę szczeniaka, to na pewno to nie jest dobra wiadomość. I na pewno nie chcę powtórzyć. Aha, to jest ta do dzików. Już myślałem, że jakaś wataka wilków już tutaj jest. Ale na szczęście nie. Czy ja kiedyś te ruiny przeszukiwałem? Tak z ciekawości bym sprawdził. O, jest tutaj naczynków widoczne. To jest z pokarmem. Aha, więcej lnu. Więc nie taki super itemek, jakbym oczekiwał. Ale to kiedyś na pewno było naczynko, tylko wtedy musiałem to zebrać. Ale ciekawe, że tamto naczynko ominąłem. Jest godzina dopiero prawie 13. Coś my tutaj mamy widocznego? Coś fajnego do zebrania, bo... Widzę, że pesista gleba jest, to już zaraz ją zbiorę.
co to jest za kamyczek? Pewnie granit. Dokładnie, to jest granit. A i zaczęło padać. I zaczęło, kurde, padać. A i to bardzo zaczęło padać. Znaczy tak ciemno się zrobiło. Troszkę nie fajnie. I co, zaczyna się raz. A ja z lasami to już raczej mam złe wspomnienia. A tutaj co, jakieś... Aha, orkisz. To zbierzemy. Patyki? Może nie będę zbierał. Aha, to są kury, okej. No dobra, ryzyk fizyk. Bardzo piękny jest ten dźwięk, jak ten deszcz pada jakby na liście. Taki charakterystyczny właśnie dźwięk jest tutaj. Bardzo mi się podoba ta imersja. A co to jest? Takie coś dziwne czarnego? Czy po prostu to jest cień od tych... Aha, cień od tych igieł. O, a to jest miedź. Troszkę więcej miedzi. Jedź. Orange. Dobra. O, nasionko zabrała. Nie potrzebuję tego typu nasionka. Fajnie byłoby jakieś inne zboża takie powierzchniowe znaleźć. Bym się nie obraził na to. Tutaj jest jakby taka pustynia skalista. Tak na to się prezentują się te obszary. O, jest tutaj. A propos właśnie drabin. Naważy to. A, ruina. Może... Raczej na pewno powinno być tutaj jakaś pojemnik z artefaktami, jakby to tak ująć. Co to za dziwna ruina, że taka ruina, że nie ruina. Okej, trochę to dziwne się robi. Chyba, że ona... Nie, to wygląda jakby od tej strony. Nie wiem, co to jest za ruina, ale troszkę zbyt płytka. O, cebulka. A, niby to są nawet bardzo fajne obszary, bo jest tutaj jakby większa szansa, że jakieś zboża możemy spotkać. Tutaj jest jakaś głęboka jaskinia. My bardzo daleko jesteśmy. Oj, bardzo daleko. Troszkę tutaj miedzi niby. Może bym to oznaczył. Kurde, nie umiem pisać.
O Jezu, co ja to też... Nie tak? Nie wiem. Już to poprawiłem. Jeszcze chodźmy troszkę dalej, ale powoli będziemy szli w kierunku naszego domu. Mamy troszkę tutaj lnu. Czyli więcej nasion. Potencjalnie. O, i nawet sporo nasion będzie. Tutaj były lisy. A tutaj mamy ruiny. Jakiś starożytny most. O, muszelka. O, jest tutaj pojemnik, dobra. To jest na zbiór. Wypełniony pszczeli granat. What? O, i mamy lepszy tutaj też... o, więcej granatów. Mamy tutaj lepszy opatrunek, oczywiście. To ma lepsze statystyki, jeśli mowa o leczeniu. Dobra, nie będę już to zbierał, bo czas idzie. Musimy przecież wracać już do domu. Kawał drogi jest. Już takiego kiszy nie będę zbierał, tylko skupmy się na tym, aby jak najszybciej wrócić do domu. Ale no, powiedzmy, że nie jest taka to zła ekspedycja, bo przy okazji odkryliśmy nowe obszary. Potencjalne obszary mogą występować tutaj dość interesujące zboża. Na razie to tylko mieć, ale może coś faktycznie tutaj spotkamy. Coś ciekawszego. Wszystko może się to wydarzyć. Ale też sporo nasion zebraliśmy, czyli przykładowo możemy troszkę odnowić nasze uprawy. Chociażby nawet lnu. Czy też tej cebulki. Oj. I ten zwykły, standardowy opatrunek, który wytworzyliśmy, to leczy 2 HP, a ten co zebraliśmy, to leczy 4 HP. Jeszcze kawał drogi. Bardzo daleko. O Jezu, jaka lawina. O, kwarc przy okazji. Troszkę dużo tego farcu. Już chyba przeszliśmy te trudne góry, więc tak naprawdę można powiedzieć, że została nam tylko prosta droga do domu. Jeśli będzie jeszcze w miarę jasno, to posadzimy to, co mamy posadzić. A później to może troszkę kościstej gleby. Zobaczymy, co ona wkryje w środku. Oraz może... Co ja chciałem powiedzieć? O Jezus, już mi wypadło z głowy. No cóż. Krótka moja pamięć, jak to się mówi. Może później mi się przypomni, a jak nie, to najwyżej na kolejnym odcinku. A, zrobimy, no tak. Dobra, już mi się przypomniało, co jeszcze my zrobimy. A, plecaki łowcy. Bo na pewno już ta skóra się zrobiła.
Dobra, jesteśmy na miejscu i chyba widzę, że Len się zrobił. Bardzo dobrze. Cebulka pójdzie tu. Gdzie ten Len? Jest tutaj. Dobrze patrzę, dobrze patrzę. To nie, ale to tak. Teraz wracajmy do domu. Te granaty bym gdzieś schował, może nawet tutaj. Schowamy trochę tego jedzenia tutaj. Troszkę trzeba będzie to wytworzyć. A, ta skała się zabiła w końcu? A, zabiła się. Jak dobrze pamiętam, to chyba... Nie, nie tak. Plecak łowcy. A, tak, to się robiło dobre. Gdzie to schowałem? Co? A, tutaj. Oj, chyba nam troszkę zabraknie materiału. A i tak teraz nie mam jak to zebrać, bo ja czuję, że jest zbyt ciemno. No właśnie, więc chyba już to zostawiłem na kolejny dzień. Te plecaki. Ale to może wykorzystajmy kościstą glebę. Tak, 3 sztuki nawet. Miejmy nadzieję, że coś fajnego wypadnie. Na razie tego kości idą, ale... Nie bez powodu nazywa się to koścista gleba. Ale mamy już włókno. A co to jest? Srebrny łańcuch. A to jest jako ozdóbka bardziej. No. Mamy ozdóbkę. Nic ona nie daje, po prostu to jest ozdoba. O, mamy książkę. Notatka Dimitriego. Także możecie sobie zatrzymać odcinek i sobie przeczytać.
Dobra, no to zajmujemy się dalszym pukaniem. Krzemienny grot. Miedziany grot. Dobra, no to coś tam my niby zyskaliśmy. Zawsze to coś. A ja w tym momencie będę kończył ten materiał, także mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. A jeśli tak, to zostawcie tutaj łapkę w górę i komentarz, jeśli się spodobał ten kanał. To zostaw tutaj suba i dzwoneczek, także trzymajcie się. Do następnego, także do zobaczenia. Cześć.